Polska policja ostrzega, będą wystawiać więcej mandatów za jazdę hulajnogą elektryczną niezgodną z przepisami. No to ile zapłacimy i za co? No to teraz uważajcie. Jazda po chodniku dla pieszych z prędkością większą niż 6 km na godzinę? Mandat do 500 zł. Za jazdę po alkoholu lub innych substancjach niebezpiecznych zapłacimy mandat od 300 do 500 zł. Za przejechanie po przejściu dla pieszych, bo hulajnogę według prawa trzeba przeprowadzać przez pasy, mandat 100 zł. Za przewożenie drugiej osoby lub rzeczy na hulajnodze, mandat 100 zł. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, mandat do 500 zł. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na drodze rowerowej, czyli 20 km na godzinę, mandat od 20 zł do 5000 zł.